Słowo Boże na dziś, 12 lutego. Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Jeroboam pomyślał sobie tak. W tych warunkach władza królewska może powrócić do rodu Dawida, bo jeżeli ten lud będzie chodził na składanie ofiar do świątyni pańskiej, to zechce wrócić do swego pana, Roboama, króla Judy. I wskutek tego mogą mnie zabić i wrócić do króla Judy, Roboama. Dlatego po zastanowieniu się król sporządził 2 złote cielce i ogłosił ludowi. Zbyteczne jest, abyście chodzili do Jerozolimy, Izraelu. Oto Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Postawił zatem jednego w Betel, a drugiego umieścił w Dan. To oczywiście doprowadziło do grzechu Izraela, bo lud poszedł do jednego do Betel, a do drugiego aż do Dan. Ponadto urządził przybytki na wyżynach oraz mianował spośród zwykłego ludu kapłanów, którzy nie byli Dawitami. Następnie Jeroboam ustanowił święto w 8 miesiącu, 15 dnia tego miesiąca, naśladując święto obchodzone w Judzie, oraz sam przystąpił do ołtarza. Tak uczynił w Betel, składając krwawą ofiarę cielcom, które sporządził, i ustanowił w Betel kapłanów wyżyn, które urządził. Jeroboam nie zawrócił ze swej złej drogi, lecz przeciwnie, mianował kapłanów wyżyn spośród zwykłego ludu. Kto tylko chciał, tego wprowadzał na urząd, tak, iż ten stawał się kapłanem wyżyn. Takie postępowanie stało się dla rodu Jeroboama sposobnością do grzechu i powodem usunięcia go i zgładzenia z powierzchni ziemi. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 106. Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą. Grzeszyliśmy jak nasi ojcowie. Popełniliśmy nieprawość, żyliśmy występnie. Ojcowie nasi w Egipcie nie pojęli Twych cudów. U stóp Chorebu zrobili cielca i pokłon oddawali bożkowi ulanemu ze złota. Zamienili swą chwałę na podobieństwo cielca jedzącego siano. Zapomnieli o Bogu, który ich ocalił, który wielkich rzeczy dokonał w Egipcie. Rzeczy przedziwnych w krainie Chamitów, zdumiewających nad Morzem Czerwonym. Alleluja, alleluja, alleluja. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Marka. W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: Żal mi tego tłumu, bo już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. I jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie: Jakże tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Zapytał ich: Ile macie chlebów? Odpowiedzieli: 7. I polecił tłumowi usiąść na ziemi. A wziąwszy 7 chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je podawali. I podali tłumowi. Mieli też 2 rybek. I nad tym odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do syta, a pozostałych ułomków zebrali 7 koszów. Było zaś około 4000 ludzi. Potem ich odprawił. Zaraz też wsiadł z uczniami do łodzi i przybył w okolice Dalmanuty. Oto słowo Pańskie.